Witam Was, moi drodzy. Po raz kolejny w takim dość luźnym, powiedzmy sobie, nagraniu. Na początku chciałabym Was przeprosić z całego serca za to, że znowu nie opublikowałam w terminie nagrania z cyklu Ziołowa apteka kobiety. Ten film pojawi się jeszcze w tym tygodniu na moim kanale. Jednak, no, moi drodzy, ja sama nie do końca wiem, co dzieje się ze mną po powrocie właśnie z harmonii kosmosu. Kiedy byłam w okolicach właśnie Dolnego Śląska, miałam takie poczucie, że jestem dokładnie tam, gdzie powinnam być i cała ja byłam jakby w tej przestrzeni czasowej, w której być powinnam i wszystko szło dokładnie tak, jak iść powinno. Natomiast niestety po powrocie do Szczecina, już w momencie, kiedy zbliżaliśmy się do Gorzowa Wielkopolskiego, czułam taką bardzo ciężką, wręcz bagnistą energię, która była tym cięższa, im głębiej wjeżdżaliśmy po prostu jakby gdzieś tam bliżej tego Szczecina. No i niestety tutaj w Szczecinie, kiedy przyjechałam tutaj do Szczecina, mam po prostu poczucie, jakby czas płynął sobie na innej linii czasowej, a ja jakbym była po prostu na zupełnie innej linii czasowej, więc ja nawet nie wiem, gdzie czas ucieka mi między palcami. Nie wiem, jak to się dzieje. Mam wrażenie, jakby czas płynął gdzieś na innej linii czasowej, jeśli można to w taki sposób określić, a ja jakbym była tutaj i jakbym była bardzo mocno spowolniona, tak do 10% po prostu tego, co mogę. Poza tym tutaj oddziaływanie po prostu tej takiej ciężkiej, bardzo ciężkiej, wręcz bagnistej energii jest tak silne, że uniemożliwia mi to wręcz po prostu pracę i władanie nad własnym czasem i własnymi obowiązkami. Nie potrafię tego po prostu inaczej wyjaśnić. Niemniej jednak przepraszam Was naprawdę z całego serca za to, że nie ma tego odcinka. Będzie on w tym tygodniu z małym po prostu poślizgiem, zrobię go dla Was. Tym bardziej przepraszam, że te odcinki właśnie Ziołowej apteki kobiety, odkąd omawiamy te zioła tak bardzo dogłębnie, tak jak to na żadnym innym kanale nie jest to robione, odkąd one są omawiane z punktu widzenia nie tylko naszej polskiej medycyny, ale również medycyny chińskiej i ajurwedy. One się cieszą dość takim dużym zainteresowaniem wśród Was, za co Wam oczywiście bardzo serdecznie dziękuję, więc tym bardziej przepraszam i obiecuję, że niedługo po prostu w tym tygodniu jeszcze bieżący odcinek się w tej kwestii pojawi. Moi drodzy, zrobiłam sobie karteczkę, żeby nie zapomnieć o niczym, na co chciałabym Wam zwrócić. Ach, jeszcze tylko chcę Wam powiedzieć, że odnośnie Szczecina, to co ja wyczułam w czasie tej drogi powrotnej, że ta energia jest taka ciężka, czarna, bagnista i trudna do zniesienia i no ogólnie bardzo taka nieprzyjemna, okazuje się, że właśnie jedna z moich pacjentek mnie oświeciła, że prawdopodobnie przed wojną przyjeżdżali tutaj Niemcy, którzy się bardzo często wymieniali, bo przyjeżdżali tutaj na maksymalnie 5 lat i stąd po prostu uciekali, bo zaczynali chorować. No, moi drodzy, w związku z tym ja absolutnie nie dziwię się, że do Szczecina nie chce nikt przyjechać i tutaj jakby cały teren tego województwa to są osoby, które są po prostu, no, jak to powiedzieć,
No nie ma tutaj za bardzo ludzi uprzejmych, tu nie ma ludzi, którzy byliby świadomi, no, znaczy no są tacy ludzie, ale oni się tutaj męczą i marnują, tak? Natomiast zdecydowane 90% ludzi, która zamieszkuje teren tego województwa, to są po prostu ludzie, którzy są podli i którzy jakby wręcz nawet zaprzeczają wielowymiarowości człowieka, tak? Im się wydaje, że oni przyszli tutaj na ziemię po to, żeby cierpieć, żeby pracować, a potem na samym końcu umrzeć, pewnie też w cierpieniu. A więc no tacy ludzie tutaj są i ja się nie dziwię, że tutaj w tym miejscu nie dzieją się żadne wartościowe rzeczy, bo nie ma dla kogo organizować takich wartościowych rzeczy. Dlatego też nawet te spotkania, które ja organizowałam, no to one były takie, jakie były, no bo ludzi tutaj na terenie tego województwa mamy, jakich mamy. No, ja się już cieszę po prostu ogromnie z tego, że się wyprowadzam na Dolny Śląsk i tam już po prostu jest zupełnie inna energia miejsca, zupełnie inni ludzie. No i generalnie na pewno będzie mi się dużo lepiej tam żyło i mieszkało niż tutaj, tak? Zresztą nie sądzę, aby Szczecin miał mi cokolwiek dobrego do zaoferowania, co zresztą udowodniło mi całe moje życie. Szanowni Państwo, co ja chciałam Wam powiedzieć? Chciałam Wam powiedzieć na temat jeszcze astmy i alergii. Zwróćcie uwagę, jak jest wiele osób dookoła nas, które cierpią na astmę, na alergię, na AZS. I nie wiem, czy Wy sobie w ogóle zdajecie sprawę z tego, że astma to jest z punktu widzenia wielowymiarowości po prostu samego człowieka, astma jest takim objawem, kiedy nie poddajemy się własnej ekspresji, kiedy nie wyrażamy się twórczo, kiedy nie robimy tego, co chcielibyśmy robić, kiedy dosłownie dusimy nasz potencjał w sobie, we własnym ciele i nie dajemy upustu tej sile kreacji. Więc jeśli my to robimy na poziomie dosłownie fizycznym, tak, czy na poziomie podświadomym, nie dajemy upustu tej kreacji, no to na poziomie fizycznym pojawiają nam się objawy astmy. I teraz to nie do końca możemy sobie zdawać jakby sprawę z tego, że my to robimy świadomie. Często jest tak, że my nieświadomie nie dajemy upustu naszej sile kreacji. Dlaczego? No dlatego, że na przykład otaczają nas takie osoby, które się z nas śmieją. Może mieszkamy w małej miejscowości, tak jak ja mieszkałam, gdzie czegokolwiek człowiek nie starałby się zrobić, to byłoby inne niż stanie pod budką z piwem i chlanie browaru, wchodzenie na balety, czy ćpanie razem z nimi wszystkimi, to byłby wytykany palcami przez innych ludzi, czy też rówieśników, no bo on jest inny, bo on się nie chce integrować. No i często jest tak, a mogą być to po prostu też członkowie rodziny, którzy na przykład szydzą z nas, z naszych zainteresowań, z naszych pasji i z tego, co my chcielibyśmy robić, tak? Czy nawet z naszych pomysłów, może jesteśmy zamknięci w sobie, bo nie mamy po prostu nikogo bliskiego, z kim moglibyśmy nawet porozmawiać, kto by nas wsparł, kto by nam powiedział miłe słowo, albo kto by nas tak podbudował, że tak, żebyśmy to po prostu robili, żebyśmy szli za głosem tego swojego serca. No i często jest tak, że my po prostu na poziomie podświadomym, czując takie, czy mając takie poczucie wstydu, zażenowania, czy jakieś takie blokady na poziomie tego, że jejku, ja nie mogę tego zrobić, tak? Albo na przykład może to być też żal, że my nie mamy na przykład dostępu w ogóle do samorozwoju, żeby móc się rozwijać gdzieś tam w przyszłości. To wszystko wpływa na to, że my
zaczynamy dusić ten nasz potencjał w naszym ciele duchowym, nasza dusza nie może dać upustu tej kreacji, potężnej sile kreacji, i wtedy pojawia się astma. Astma, bez względu na to, czy astma jest, pojawia się u osób dorosłych, czy też u dzieci, astma jest zawsze zaburzeniem na poziomie braku możliwości ekspresji twórczej. Więc jeśli macie po prostu, jeśli wasze dzieci są chore, bo wy sobie poradzicie świetnie z takim problemem, natomiast jeśli wasze dzieci są chore, to należy się tutaj zastanowić, co takiego dzieje się na poziomie emocjonalnym tego dziecka, że ono uważa, że nie jest w stanie dać upustu swojej kreacji. Ja mam do czynienia z bliźniaczkami, z których bliźniaczki jednojajowe, z których jedna dziewczynka jest zdrowa, a druga ma astmę i alergię. I teraz sytuacja jest naprawdę, naprawdę niezwykła, no bo jedno dziecko się wspaniale zaadaptowało do całej sytuacji, a drugie, niestety, słysząc na przykład kłótnie rodziców, wymianę zdań czy coś takiego, reaguje po prostu astmą. Więc pomimo tego, że dziewczynki mają tą samą godzinę urodzenia, ten sam dzień urodzenia, no to jednak na poziomie emocjonalnym są zupełnie różne. Wyglądają podobnie, ale ich po prostu tak naprawdę, pomimo tego, że ciało jest jedno i drugie jest takie samo, to jednak zamieszkują oba ciała dwie różne dusze. I teraz trzeba zawsze do takiego problemu podejść indywidualnie, bo dusza jednej bliźniaczki chce czegoś innego, a dusza drugiej bliźniaczki chce zupełnie czegoś innego. I tu potrzeba naprawdę bardzo dobrego specjalisty, który tak zajmie się po prostu tym dzieckiem, żeby jemu rzeczywiście pomóc. No, ja myślę, że już sam stan świadomości takiej, że astma jest po prostu problemem na poziomie braku ekspresji twórczej, jest bardzo dużą wskazówką dla was. Natomiast czym jest alergia? Alergia jest po prostu zwyczajnie brakiem akceptacji dla samego siebie, dla tego, co robimy, dla tego, czym się zajmujemy w życiu, dla tego, jak układa się nasze życie. Jest to całkowity brak. Im silniejsza alergia, tym tak naprawdę jest to nie jest alergia na różne czynniki zewnętrzne. Tak naprawdę alergia jest po prostu objawem toksyczności wobec samego siebie. Dosłownie tak można to nazwać. Alergia jest zawsze objawem toksyczności czy toksycznych myśli w stosunku do samego siebie. Dlatego, moi drodzy dzieci, trzeba uczyć zawsze samoakceptacji i zawsze tym dzieciom trzeba, bez względu na to, jaka jest sytuacja, bez względu na to, co się dzieje z tymi dziećmi w szkole, bez względu na to, co mówią rówieśnicy, dzieci muszą mieć zawsze poczucie akceptacji i trzeba te dzieci uczyć samoakceptacji, tak? Dzieci muszą wiedzieć, że bez względu na to, jaka będzie sytuacja życiowa, to że mają wsparcie po prostu w was, w rodzicach, że zawsze mogą na was liczyć. Ja uczę tego zawsze mojego syna, że bez względu na to, co się wydarzyło, to mama musi wiedzieć prawdę. Nawet jeśli zrobiłeś coś złego, to musisz mi powiedzieć, jak wyglądała ta sytuacja naprawdę, żebym ja wiedziała, w jaki sposób ja mam ciebie później bronić, tak? I dziecko trzeba nauczyć tego, że powiedzenie prawdy rodzicom
jest dużo bardziej wartościowe niż oszukanie tych rodziców. Więc nawet jeśli nasze dziecko zrobiło coś złego, tak, w kanonach dobra i zła, w których my w ogóle postrzegamy, to trzeba temu dziecku udowodnić, że jeśli ono nam powie prawdę, nawet gdyby ta prawda była najgorsza na całym świecie, to my weźmiemy głęboki oddech, być może przez chwilę, żeby na przykład nie dać się ponieść emocjom, będziemy musieli wyjść z pokoju, będziemy musieli dziecko odesłać do pokoju, my będziemy musieli to przemyśleć, ale to trzeba powiedzieć o tym dziecku. Słuchaj, jestem teraz zła, bo nie spodziewałam się, że mogłeś zrobić coś takiego, ale ja muszę wyjść na spacer albo muszę pobyć chwilę sama i zastanowić się nad tym, co możemy z tą sytuacją zrobić. Więc z dziećmi trzeba rozmawiać właśnie w taki sposób. I wtedy, kiedy one będą miały do nas zaufanie, będą się czuły akceptowane bez względu na wszystko, w tej sytuacji te dzieci będą również akceptowały same siebie. I powinniście uczyć tego po prostu swoje dzieci. Często jest tak, że dzieci idąc do przedszkola czy do szkoły spotykają się z różnym traktowaniem, nie tylko ze strony rówieśników, ale niekiedy również ze strony tych pań, które po prostu zajmują się gdzieś tam nauczaniem, czy nauczaniem wczesnoszkolnym, czy już późniejszym, tak? Ale dziecku... zawsze już do was, do rodziców należy po prostu, aby stanąć na wysokości zadania i aby przekonać to dziecko o jego własnej wartości. Wy najlepiej znacie swoje dzieci i to wy wiecie, jakimi argumentami podeprzeć wartość swojego dziecka. Te dzieci tego potrzebują. A jeśli nie wierzycie w to, że dzieci tego potrzebują, to spójrzcie wstecz na wasze dzieciństwo i przypomnijcie sobie, jak wam było ciężko, kiedy tego wsparcia od waszych rodziców nie otrzymaliście. Dlatego moim zdaniem my jesteśmy zobowiązani przygotowywać nasze dzieci do życia zupełnie inaczej niż robili to nasi rodzice. My mamy dostęp do zupełnie innego poziomu wiedzy, no tak naprawdę my mamy dostęp do każdej wiedzy. Wystarczy pójść do pierwszej lepszej księgarni, możemy kupić książki na każdy temat. Wystarczy otworzyć internet, jesteśmy w stanie wyszukać odpowiedzi na przeróżne frazy i przeróżne zapytania. Mamy YouTube, gdzie są przeróżne kanały, gdzie wypowiadają się ludzie po prostu na ogrom różnych tematów. Tak naprawdę to jest kwestia tylko i wyłącznie naszych chęci i tego, co my chcemy zrobić z własnym życiem i jak chcemy pomóc naszym dzieciom w ich dalszym życiu. Jeśli dziecko czuje się w domu rodzinnym bezpiecznie, czuje się zadbane, zaopiekowane, jest akceptowane i jeszcze rodzice pomagają mu wyrazić swoje emocje twórcze, tak? Swoją kreację twórczą, to takie dziecko nigdy nie będzie miało ani astmy, ani alergii, ani żadnych innych chorób. Ja wiem, co teraz większość ludzi pomyśli, bo w tym momencie musieliście zdać sobie sprawę, że to, że wasze dzieci chorują, to jest wasza wina. I to jest prawda. Bo astma i alergia to są choroby o podłożu emocjonalnym. Dlatego tak trudno jest astmę i alergię po prostu wyleczyć. I co jest ciekawe, im większe problemy emocjonalne i psychiczne mają rodzice, tym bardziej prawdopodobne i tym częściej się zdarza, że ci rodzice mają chore na astmę i alergię dzieci. No tak już po prostu jest i to jest niezależne od tego, czy się po prostu ze mną zgadzacie, czy się ze mną nie zgadzacie. Ja zajmuję się tematem astmy i alergii już od wielu lat i zgłębiam tą wiedzę, dlatego że jest to dla mnie pasjonujące. Zgłębiam tą wiedzę w wielu różnych aspektach, ponieważ różnorakie podejście do tego tematu bardzo mnie pasjonuje. I
kilka z takich podejść właśnie do astmy i do alergii przedstawiłam właśnie na Harmonii Kosmosu, więc zachęcam Was, jeśli nie widzieliście jeszcze tego filmu z Harmonii, tam jest urywek, to zachęcam Was, żeby po prostu ten film sobie gdzieś tam obejrzeć, no bo myślę, że jest po prostu fajny. Zawsze warto jest mieć obraz różnych punktów widzenia po to, abyśmy mogli dobrać do siebie na przykład chociażby sposób leczenia lub wybrać sposób postrzegania, który według nas jest dla nas najbardziej odpowiedni. Niemniej jednak w przypadku astmy i alergii najwięcej osób niestety skupia się na usuwaniu pasożytów, co jest ogromnym błędem. No i czego dowodzą po prostu terapie przeciwpasożytnicze, bo jest bardzo mało osób, które po samej terapii przeciwpasożytniczej po prostu zdrowieje, więc no to już samo za siebie jakby mówi. Szanowni Państwo, co ja jeszcze chciałabym Wam powiedzieć? To, o czym rozmawiałam ostatnio z moimi, znajomymi, to już jest temat zupełnie w oderwaniu od astmy i od alergii. Szanowni Państwo, to, co ostatnio do mnie dotarło, to, co ostatnio po prostu te informacje, które ja dostałam do swojej świadomości w czasie rozmowy z moją koleżanką, to jest to, że, chociaż niektórzy z Państwa są tego naprawdę świadomi, tak? To jest to, że my wszyscy jesteśmy po prostu aniołami. My wszyscy jesteśmy aniołami światła i po prostu synami, córkami naszego Stwórcy. Bóg kocha nas wszystkich całkowicie bezwarunkowo i On wybacza nam wszystko. Niestety, jeśli rozejrzymy się po ludziach, którzy nas otaczają, no to widzimy bezsprzecznie, że większość ludzi po prostu nie ma połączenia z Bogiem i kompletnie zapomniała o tym, skąd pochodzi. Na całe szczęście jest coraz więcej takich osób, które się budzą. Ale też na nieszczęście te szczepienia, które są obecnie wprowadzane i ogólnie szczepienia, którymi są terroryzowane nasze dzieci, one są po to, żeby nie dopuścić do możliwości przebudzenia się ludzkości. I teraz generalnie na Ziemi dzieje się już od dłuższego czasu coś takiego, że Ziemia podnosi cały czas swoje wibracje. Te wibracje wzrastają. I poza tym do Ziemi docierają też inne energie, które są bardzo silne. Ja nie do końca po prostu jestem w stanie powiedzieć, co to są za energie. W każdym razie w obliczu i tego, co napływa do naszej planety, i tego, że wzrasta po prostu częstotliwość drgań Ziemi, wszystko to, co było, jest dla nas już nieważne. Wszystkie umowy, wszystko to, co zostało nam odebrane jako wartość anielska, te wszystkie atrybuty, które myśmy mieli, które nam odebrano nieuczciwie, my możemy teraz sobie odzyskać. Po moim ostatnim filmie kilka osób do mnie napisało z zapytaniem albo w ogóle z taką informacją, że one nie mają żadnych talentów. Ależ, moi drodzy, macie! Każdy ma swój talent, musicie go tylko odnaleźć. I my teraz jesteśmy w takim czasie na Ziemi, że to, co się kiedyś wydarzyło, już nie obowiązuje w chwili obecnej. I każdy z nas może przywołać te swoje atrybuty i one, i wszystko to, co zostało mu odebrane, i ta cała jego moc powróci. Ale jest jedno ale. Ogólnie wszystko to, co się dzieje na świecie, jest wojną po prostu o duszę. I to do Was należy decyzja, co Wy dalej z tym wszystkim zrobicie. Bo jeśli zostaniecie
po stronie tej medialnej nagonki i całego tego bezsensownego szumu na temat czegoś, co po prostu nie istnieje, a ma tylko po prostu człowiekowi odwrócić uwagę od tego, co jest ważne, no to poniesiecie za to konsekwencje. Ale jeśli zostawicie to i postanowicie żyć od tej pory zupełnie inaczej i skupić się na samych sobie i rozwijać się i zrobić coś dla siebie, żeby przywołać te atrybuty i odzyskać tą utraconą moc, to też poniesiecie za to konsekwencje i zarówno w jednym wariancie, jak i w drugim wasze życie będzie wyglądało po prostu inaczej. I teraz o co chodzi? Chodzi o to, że żeby ta moc, ta energia, te atrybuty, żeby one mogły do was powrócić, to wy potrzebujecie przygotować wasze ciało, żeby ono mogło przyjąć to wszystko z powrotem. Rozumiecie? Dlatego zawsze trzeba wyjść od oczyszczenia ciała i przygotowania ciała. Przepraszam. Więc zawsze trzeba wyjść od przygotowania ciała i od oczyszczenia tego ciała i przygotowania go do przyjęcia dużo wyższych wibracji i dużo wyższych, dużo wyższych energii, tak? Dużo wyższych wibracji, dużo wyższych energii. W takim stanie fizycznym, w jakim znajduje się w chwili obecnej większość ludzi, ja się nie dziwię, że wy nie macie poczucia własnej mocy. No bo nie możecie mieć poczucia własnej mocy. No bo jak w chorym ciele może być jakaś moc? Jak w chorym ciele, które jest uwikłane w sprawy świata zewnętrznego, mogą okazać się jakieś talenty, czy mogą ukazać się jakieś talenty? Fizycznie jest to niemożliwe. Nie oczekujcie, że to wszystko jest tak proste, jak jest pokazane w filmie Sekret. To nie jest tak w ogóle. Ten film to jest jedno wielkie oszustwo tak naprawdę i nie ma tam w tym filmie niczego prawdziwego. Jedyna prawda jest taka, że to wy odpowiadacie za własne życie i tym, co robicie, tym, w jaki sposób się odżywiacie, tym, jakimi ludźmi się otaczacie, kreujecie swoją rzeczywistość, a niekoniecznie po prostu samą wizualizacją. A więc chodzi po prostu o to, że jeśli chcecie przywołać atrybuty z powrotem, jeśli chcecie, aby wasza moc powróciła, to koniecznie musicie zacząć oczyszczać własne ciało. I teraz, tak jak wspominałam wam już w poprzednim filmie, możecie do tego wykorzystać osoby, które znajdują się w waszym zasięgu. Możecie wykorzystać do tego darmową wiedzę z internetu, ale możecie też wykorzystać również film, który ja dla was przygotowałam i który możecie kupić z linka, który podam wam po prostu pod tym filmem. W tym linku jest taka skrócona wersja po prostu tego filmu, która mówi o tym, co ten film zawiera. Tak naprawdę cały film o detoksie to są ponad 3 godziny po prostu materiału, który rzetelnie i klarownie przedstawia cały ten proces detoksu, który obala bardzo wiele mitów, które są związane właśnie z tym oczyszczaniem organizmu. No i tam jest po prostu krok po kroku są informacje na temat tego, w jaki sposób podejść prawidłowo do oczyszczania organizmu. Więc jeśli chcecie skorzystać z tego filmu, to zapraszam was do tego bardzo serdecznie. Każda osoba, która wykupi dostęp do tego filmu, otrzyma ode mnie dodatkowo maila z informacjami na temat suplementów, które warto jest zażywać, aby w dużo szybszym czasie podbudować siebie energetycznie i aby, jak to ująć, aby można było dużo szybciej odczuć siebie
odczuć te swoje potrzeby wewnętrzne, aby móc dużo szybciej skomunikować się ze swoim ciałem. Ja uważam, że suplementy nie są złe, trzeba tylko wiedzieć, co brać i w jakiej ilości. Więc dla każdej osoby, która wykupi dostęp do tego filmu Detox, poza samą tą korzyścią, że dowie się bardzo, bardzo wielu rzeczy, które na przykład w internecie nie są wyjaśniane, poza tym, że będzie miała dostęp do rzetelnego, fajnego, prostego oczyszczania swojego organizmu z toksyn, z tych toksyn po szczepieniach, z metali ciężkich i tak dalej. Do tego ja jeszcze podeślę Wam wszystkim maila właśnie z tymi informacjami na temat suplementów, które warto zażywać, żeby dużo szybciej odzyskać to połączenie z samym sobą. Moi drodzy, co jeszcze chciałam Wam powiedzieć? O szczepieniach, ale o szczepieniach już tak naprawdę powiedziałam. Musicie po prostu pamiętać o tym, że zawsze musicie przygotować dom czy instalację w domu, jeśli chcecie podłączyć jakieś nowe urządzenia, które potrzebują dużo większej siły energii. To jest naprawdę bardzo ważne i to tak naprawdę bez względu na to, na jakie dolegliwości cierpicie, czy to jest astma, czy to jest alergia, czy to są jakieś inne choroby, i tak musicie zacząć od ciała. W żadnym innym przypadku, niestety, ale nie dacie rady zrobić kroku naprzód. Bo w chorym ciele nie ma zdrowego ducha. Żeby był zdrowy duch, trzeba również wyleczyć to ciało. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam Was do oglądania kolejnych filmów i do zobaczenia. Trzymajcie się, pa!